Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mintrox. Zapraszam Was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. Życzę Ci, kłócimy się po raz kolejny grze Overwatch. I jak widzicie, mamy wreszcie kolejną stronę Halloweenowej grozy. Tym razem widzimy się w 2020 roku i na starcie widzimy trzy kolejne tygodniowe skiny. Według mnie tygodniowe skiny w evencie Halloweenowym są naprawdę po prostu genialne. Skin do Echo, według mnie jeden chyba z lepszych, jaki do tej pory widziałem do Echo. Też do Brigitte nie pokarcę i do Sombry. Taki sobie bym powiedział, że je widziałem na zapowiedziach, jak i oczywiście trailer samego eventu. Szkoda, że to jest wypuszczane przed eventem, tam chyba godzinę czy tam pół albo półtorej, nie wiem, nie pamiętam, ale trochę to psuje klimat. Też widziałem wszystkie nowe legendarne skiny albo tam też epickie, nie wiem, nie patrzyłem na ich cenę i wyglądają według mnie naprawdę prosto genialnie. Też nowe postacie zostały dodane do rozróby doktora Junkersteina, ale to już mniejsza z tym. I mamy pięknego Genjiego i Hanzo od razu w ekranie i dostałem dopiero teraz skrzyneczki, oczywiście portret gracza, zobaczmy nowości, mamy kamień do Brigitte, naprawdę bardzo ładny skin, muszę go mieć, więc fajnie, że za tygodniowe wyzwanie go dostaniemy. Drugi tydzień, dobra, potem szmacianka do Echo, za trzeci tydzień i za pierwszy tydzień wyzwań do Sombry. Według mnie te skiny tygodniowe są naprawdę bardzo ładne. Według mnie ta Echo powinna być normalnym epickim skinem, ale fajnie, że dali ją jako oczywiście tygodniowa nagroda, przynajmniej darmowa jest. Shin Ryeong, czyli skin legendarny do divy eventowy. Według mnie jest naprawdę fajny, według mnie ładnie wygląda, bo ma takie elementy japońskiego horroru, taki gore, czy jakby tego inaczej nie nazwać, i diva naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ten mech według mnie trochę nie pasuje, ale sama baby diva naprawdę bardzo ładnie wygląda. Karasu Tengu, czyli legendarny skin do Genjiego, według mnie naprawdę dalny kozak, muszę go mieć, wygląda jak genialny demon. Nie mam pojęcia, czy przypadkiem to nie są jakieś demony w japońskiej mitologii, czy jakby tego inaczej nie nazwać. Każdy na pewno dobrze wie, o co mi chodzi. Dai Tengu, czyli to są tak jakby te same demony, można powiedzieć, bo mają taką samą końcówkę Tengu, więc może to coś oznacza. Nie wiem, wolę się nie zagłębiać w ten temat. I naprawdę według mnie te skiny wyglądają po prostu genialnie, muszę je mieć. Latający Holender, ciekawa nazwa, Latający Holender, nawet nie wiedziałem, że taki skin do Sigmy jest. I wreszcie będzie można mieć, z tego co widziałem, kompletną ekipę piratu, więc na pewno sobie to ogarnę. I skin według mnie naprawdę bardzo ładny. I Wilkołak do Winstona, który jest bardzo ładny i jestem szczerze zaskoczony tymi skinami, bo naprawdę tegoroczna odsłona jest według mnie naprawdę genialna, jak nie najlepsza, jeżeli chodzi o wszystkie eventy. Jedynie eventy archiw i roczni są według mnie fajne. Emotka zombie, czyli tak jak była na zapowiedzi, kroczący Reinhardt, podobnie jak Bastion. Zwycięskie posy, dynie to nowych postaci, które zostały dodane przed eventem halloweenowym. Ładne kwestie, nie będę słuchać, bo ich jest trochę za dużo. I mamy do tego graffiti, które odblokowujemy. Według mnie takie sobie te graffiti, nawet sobie ich raczej nie będę ustawiać, ale według mnie skiny są naprawdę wprost genialne. I nawet do chyba mało granych postaci, tak mi się wydaje, bo one nie są chyba jakoś bardzo popularne. O, mamy nową prezentację zagrania do Fary i do Widow. O, widziałem je nawet, sądziłem, że to jest jakaś dodatkowa animacja tutaj na trailerach, jednak zostały pokazane nawet nowe prezentacje zagrań. Ten pajączek naprawdę ładnie według mnie wygląda do wdowy, musiałbym go sobie zakupić, jeżeli chciałem go mieć, bo raczej mi nie wypadnie niestety. Jeżeli chodzi o skin, według mnie najlepszym skinem legendarnym jest Genji i o ten Hanzo, bo naprawdę według mnie wyglądają wprost kozacko. Nawet nie mam innych słów do opisania ich. Bardzo fajny motyw tych właśnie demonów. Według mnie ten skin do Winstona jest trochę taki naciągany na tego wilkołaka, ale na zapowiedzi wygląda naprawdę dość ładnie. Skin do Divy jest w porządku, chociaż ten mech mi nie pasuje. No i skin do Sigmy też bardzo fajny. Nie wiem, dlaczego on ma tutaj chyba jakieś kolczatki, które żyją w wodzie, które są trujące. Lepsze byłyby jakieś kule armatnie. Może byłyby lepsze, ale nie wiem. Ale sam skin jest naprawdę bardzo ładny i fajnie wygląda. Potem będzie można w końcu skompletować całą drużynę piratów. I skiny tygodniowe według mnie naprawdę są przepiękne. Możemy jeszcze otworzyć jedną skrzynkę. Mam nadzieję, że wypadnie jakaś legenda. Najlepiej ten Genji. I co? Legenda? Orisa z tamtego roku, tak? Wydaje mi tak. Demon to z tamtego roku.
fajnie, lubię klimat takiego Diablo albo Duma, więc nie pogardzę, chociaż wolałbym tego Genjiego albo chociaż tego Hanzo. Do tego jakieś tam kwestie. Baptista, dynia, spoko, lubię sobie akurat używać tych dyni albo na kropku, bo są naprawdę dość w porządku graffiti. Jakieś graffiti pozami i graffiti do Winstona, niezbyt fajne i możemy jeszcze zobaczyć salon gier, nowe wyzwania i na Sombre dostaliśmy w porządku. 9 wygranych jak zwykle, graffiti, portret gracza i skinek. Koniec za 6 dni, więc spokój. Do tego mamy rozróbę doktora Junkersteina, do tego też tryb 4x4 rywalizacje na darmowe punkty i co my tutaj mamy? Misje wyzwania, co to jest? Duch ściga graczy, aha, czyli to są te nowe wyzwania, których nie przeczytałem na ekranie startowym. Pamiętam też, że te wyzwania zostały dodane chyba w archiwach, czy gdzieś tam, no w archiwach, tak mi się wydaje, albo na rocznicy też były takie wyzwania typu przeciwnicy mają więcej HP, czy jakieś tam inne bzdety za skrzynki, więc spoko. Powiem, że naprawdę zaczyna to coraz lepiej wyglądać, więc nawet się cieszę, że został wznowiony ten event i według mnie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dużo legend i do następnego odcinka. Siemka.